W naszych czasach fotografia stała się językiem codzienności. Nie bez przesady mówi się, że jeden obraz zastąpi 1000 słów. Jednak w całej masie obrazów, codziennie bombardujących nasz umysł, są te, które zwracają szczególną uwagę. Wiedzę na temat tego, jak stać się autorem ciekawych zdjęć, robionych zwykłym smartfonem, tym razem w tematyce fotografii kulinarnej zdobywali słubiccy seniorzy. Mamy przyjemność gościć dzisiaj członków Stowarzyszenia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością TWK Słubice oraz seniorów w ogóle z województwa lubuskiego. Zapraszamy razem na kontynuację projektu pod nazwą Nadodrzańskie Plenery Fotografii Cyfrowej, będącego połączeniem kursu fotograficznego dla seniorów z elementami edukacji artystycznej. Głównym celem tegorocznej edycji będzie cykl warsztatów pod tytułem Fotografia Kulinarna, które będą odbywały się pod okiem artysty fotografa, pana Witolda Cholewy. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat technik fotografowania, produktów spożywczych, kulinarnych oraz dowiedzą się, jak zrobić, aby zdjęcia były piękne, po prostu piękne. Będzie dobrze, będzie wesoło. Wszyscy widzę, są zarażeni optymizmem. Pomagą im ten optymizm spożytkować. W dzisiejszych czasach na szczęście te smartfony, które od razu pokazują obraz, nie czekamy na jego wywołanie w długim procesie, pozwala podejść do fotografii kreatywnie. Jest ona częścią naszego codziennego życia poprzez media społecznościowe i możemy na bieżąco chwalić się swoją wypitą poranną kawą, zjedzonym ciasteczkiem i dobrze, aby te zdjęcia były zrobione może nie profesjonalnie, ale przynajmniej zgodnie z zasadami sztuki i odzwierciedlały to, co jemy, to, co pijemy, odzwierciedlały nasz pozytywny nastrój. Realizacja projektu podzielona została na część teoretyczną. 6 warsztatów jest planowanych w bibliotece oraz 3 plenery fotograficzne. Jeden już się odbył w Ośnie Lubuskim, a przed nami Zielona Góra i Świnoujście. Punktem kulminacyjnym tego projektu będzie oczywiście wystawa fotografii w bibliotece, która odbędzie się w grudniu. Cały projekt skierowany jest do seniorów. Mamy nadzieję, że wiedza i praktyka zdobyta podczas warsztatów i plenerów pomogą odkrywać tajniki fotografii, a co najważniejsze w tym przypadku, zaktywizują seniorów do działania i skłonią, aby nie siedzieli w domu, tylko uczestniczyli w życiu kulturalnym Słubic i województwa. Kolejne warsztaty w ramach cyklu warsztatów i plenerów fotograficznych już w poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie 15:30 również w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Zapraszamy.